Witajcie, witajcie, z tej strony Łukasz z kanału Osiągnij To. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat podjadania w sytuacjach stresowych. Powiedz mi, czy zdarzyło Ci się zajadać stres? Może masz kiepską atmosferę w pracy, problemy rodzinne, czy brak czasu wynikający z tego natłoku obowiązków? Wszystko to niestety generuje codzienny stres. W jego następstwie odczuwamy napięcie, frustrację, którą trzeba gdzieś oczywiście rozładować. Niektórzy robią to poprzez trening, inni poprzez prowokowanie konfliktów, a pozostali otwierają lodówkę. Jedzenie w sytuacjach stresowych uspokaja i poprawia nastrój, ale niestety nie jest dobre dla naszego zdrowia. Ale jak sobie z tym poradzić? Na to pytanie postaram Ci się odpowiedzieć właśnie w tym filmie. Dlatego zapraszam Cię do oglądania, jeżeli interesuje Cię ten temat. A więc zaczynajmy. Z badań wynika, że w reakcji na stres ludzie podejmują różne działania żywieniowe. Około 40% z nas próbuje poradzić sobie z negatywnymi emocjami, przyjmując zwiększone ilości pożywienia. U kolejnych 40% stres powoduje dokładnie odwrotny skutek, czyli znaczne ograniczenie kalorii, czyli wręcz brak jedzenia. U około 20%, czyli u co piątej osoby, stres nie powoduje żadnych zmian w zachowaniach żywieniowych. Warto zauważyć, że osoby, które zajadają stres, nie robią tego tylko okazjonalnie pod wpływem wyjątkowo negatywnych wydarzeń. Z badań wynika, że aż 50% dorosłych ludzi, którzy w stresie sięgają po jedzenie, robi to co najmniej raz, dwa razy w tygodniu. Jest to zatem zachowanie, które błyskawicznie przechodzi w bardzo szkodliwy nawyk i powoduje nadwagę oraz otyłość. Co szczególnie niepokojące jest, rozładowywanie stresu poprzez jedzenie można zauważyć już nawet u dzieci. W 2018 roku światło dzienne ujrzały badania, które przeprowadzono na dzieciach w wieku od 10 do 17 lat. Okazało się, że jeśli tylko dzieci miały dostęp do niezdrowych przekąsek, w obliczu negatywnych stanów emocjonalnych chętniej po nie sięgały. Są to bardzo niepokojące dane. Sam osobiście ubolewam nad tym, bo pracując na bieżąco i pomagając osobom zrzucić zbędne kilogramy i wrócić do zdrowia, widzę, w jakiej kondycji są ich organizmy już w wieku 25-30 lat. A co będzie później? Warto też zauważyć, że takie dziecko, które teraz ma znaczącą nadwagę, w późniejszym wieku może nabawić się wielu bardzo poważnych chorób. Dlatego powinniśmy reagować i zatrzymywać te procesy u dorosłych, jak i u dzieci, bo przyszłość może być naprawdę przerażająca. Ale dlaczego właściwie w sytuacji, której odczuwamy napięcie i frustrację, pojawia się nagła ochota na coś słodkiego lub tłustego? Swój wpływ na zajadanie emocji z pewnością mają hormony. Znaczącą rolę odgrywa na przykład kortyzol, czyli hormon stresu, który ma wpływ na stężenie glukozy we krwi. Jeśli stres staje się przewlekły, kortyzol stale utrzymuje się na wysokim poziomie, co nie tylko utrudnia sen czy obniża odporność, ale też wzmaga apetyt i hamuje redukcję tkanki tłuszczowej. Kortyzol to jednak nie jedyny hormon hormonalny winowajca zwiększonego apetytu. Wiadomo, że nagłą chęć na słodkie przekąski wywołuje także hormon noadrenaliny. Ponadto podobnie działają neuropeptydy Y-białka, które wydzielane są przede wszystkim w sytuacji przewlekłego stresu. W kontekście hormonalnych przyczyn zajadania emocji należy również wspomnieć, że jedzenie powoduje wzrost poziomu dopaminy w organizmie. A co to oznacza? Dopamina nieprzypadkowo jest nazwana tak zwanym hormonem szczęścia. Poprawia nastrój, dodaje energii i ułatwia koncentrację. Tak więc jedząc sprawia nam to bardzo, bardzo dużo szczęścia, przez co chcemy sięgać po to jedzenie jeszcze bardziej.
Oczywiście, zajadanie stresu może mieć również i inne przyczyny. Przypuszcza się na przykład, że na występowanie problemu bardziej narażone są osoby, które w dzieciństwie pocieszano jedzeniem w sytuacjach trudnych albo które nagradzano słodkościami. Tak więc uważajcie, żeby nie nagradzać słodkościami wasze pociechy. A oto sposoby na zniwelowanie lub całkowite pozbycie się podjadania w stresie. Pierwsze. Zadbaj o swój układ nerwowy oraz o zbilansowaną dietę. Dobra dieta bardzo pomaga zwalczać złe emocje. Warto zadbać, aby znalazły się w niej produkty zawierające magnez oraz witaminy z grupy B, czyli na przykład gorzka czekolada, migdały i orzechy, roślinne strączkowe, pieczywo z pełnego ziarna, zielone warzywa. Dobrym pomysłem jest ograniczenie kawy, która wypukuje nam magnez z organizmu i pobudza nasz układ nerwowy, przez co możemy jeszcze bardziej reagować na stres. 2. Kupuj zdrowe przekąski. Jeśli organizm w chwili stresu bardzo domaga się przekąski, że musimy coś zjeść, warto mu ją dać. Niech nie jest to jednak tabliczka mlecznej czekolady, a na przykład garść orzechów laskowych. Jest to już lepsza przekąska niż na przykład czekolada. Osoby, które mają tendencję do rozładowywania napięcia słodyczami, nie powinny mieć ich w ogóle w domu. Dlatego podczas zakupów nie kupuj słodyczy i niezdrowych przekąsek. 3. Wysypiaj się. Niedobory snu także powodują wzrost kortyzolu i ogólnie negatywnie wpływają na samopoczucie. Dlatego staraj się kłaść spać oraz wstawać o tych samych godzinach. Pamiętaj, że nie ilość godzin ma tutaj znaczenie, lecz jakość snu. Aby zapewnić organizmowi najlepszą jakość snu, choć regularnie spać o stałych porach. Jeszcze raz powtórzę, stałe pory. Nie siedź na telefonie przed zaśnięciem oraz nie jedz przed snem produktów z dużą zawartością białka, lecz skup się na posiłkach węglowodanowych. Z tego względu, że białko się trudniej spala, przez co będzie nam się gorzej spało. 4. Relaks w ciągu dnia. Znajdź czas dla siebie w ciągu dnia. Przeznacz dla siebie codziennie przynajmniej około 30 minut na jakieś rozciąganie, jogę i w tym podobne. Włącz muzykę, wyłącz umysł i zrelaksuj się. Ogólnie na stres, zdrowie psychiczne oraz zdrowe ciało najlepszą metodą według mnie jest odpowiednio zbilansowana dieta oraz treningi. Już po krótkim czasie stosowania nasze ciało zaczyna inaczej pracować i łatwiej nam będzie pozbyć się tego typu problemów. Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się nad tym, aby rozpocząć przygodę ze zdrowym stylem życia, zachęcam Was do kontaktu. A póki co dziękuję za obejrzenie mojego materiału. Mam nadzieję, że udało mi się w nim wyjaśnić pokrótce, jak sobie radzić z podjadaniem podczas stresu. Będę bardzo wdzięczny za zostanie ze mną dłużej, klikając przycisk subskrybuj oraz za zostawienie komentarza oraz łapki w górę. Dziękuję i do usłyszenia w kolejnym materiale. Pa!